Bardzo się cieszę, że jestem znowu na Impact'cie. W zeszłym roku też byłam. I dzisiaj chciałabym zacząć swoje wystąpienie od historii, która wydarzyła się kilka lat temu w Stanach Zjednoczonych. Mianowicie Policja Federalna, jednostka federalna policji pracowała nad sprawą wykorzystywania seksualnego dzieci. I podczas prowadzenia tej sprawy mieli 14 zdjęć i na dwóch właściwie z tych 14 zdjęć była twarz, widoczna twarz mężczyzny, tego mężczyzny. Jak Państwo widzicie, to znaczy to jest akurat wycięte, ale ten mężczyzna leży w łóżku z 7-letnią dziewczynką. Policja miała zdjęcie tego mężczyzny, ale tak naprawdę nie wiedziała, znała jego twarz, ale nie wiedziała, kim on jest. I mimo, że sprawdzała, próbowała sprawdzić jego tożsamość w bazach kryminalnych, to niestety nic nie udało im się uzyskać. I wykorzystali wówczas takie narzędzie, które nazywa się Clearview AI. Być może Państwo znacie to narzędzie. To jest takie narzędzie, które umożliwia przeszukiwanie zdjęć, ogromnych ilości zdjęć online, głównie w mediach społecznościowych, między innymi na Facebooku i na Instagramie. I wykorzystując to narzędzie, znaleźli inne zdjęcie, zdjęcie z Instagrama, na którym widać parę, dwójkę ludzi, którzy akurat biorą udział w targach fitness w Las Vegas. Ale jeżeli Państwo się przyjrzycie dokładnie, to widzicie, że z tyłu tego zdjęcia jest ten mężczyzna. I policji udało się ustalić jego tożsamość na podstawie tego malutkiego zdjęcia z tyłu, ponieważ wiedzieli, przy jakim stoisku stoi, dla jakiej firmy pracuje, następnie ustalono jego imię i nazwisko. I mężczyzna ten został skazany na 35 lat więzienia za pedofilię. To narzędzie Clearview AI wykorzystywane było później, też było o nim bardzo głośno, do wyszukiwania tych osób, które zaatakowały Kapitol. I znowu była dokładnie taka sama sytuacja. Obserwowaliśmy te osoby, widzieliśmy, jak one wyglądają, jak siedzą przy biurku, ale tak naprawdę niewielu z nas, albo właściwie nikt nie wiedział, kim one są. Aktualnie to narzędzie wykorzystywane jest do identyfikacji zabitych rosyjskich żołnierzy na Ukrainie, bo okazuje się, że to narzędzie działa także w przypadku zniekształconych twarzy, czyli ukraińskie wojsko, ukraiński rząd wykorzystuje to narzędzie, identyfikuje tożsamość zabitego rosyjskiego żołnierza w mediach społecznościowych, następnie wysyła tę informację do rodziny tego żołnierza i prosi o zabranie ciała. I to narzędzie, o którym mówię, to jest narzędzie, które opiera się na technologii rozpoznawania twarzy. To jest technologia, nad którą tak naprawdę my jako ludzkość pracujemy od kilkudziesięciu lat, co najmniej od 60 lat, ale teraz widzimy jej bardzo, bardzo intensywny rozwój. Dlaczego? Dlatego, że ta technologia ma naprawdę bardzo wiele plusów. Tutaj zrobię tylko taką szybką dygresję. To nie jest prawdziwa twarz dziecka zaginionego, to jest twarz wygenerowana sztucznie za pomocą między innymi takiego serwisu jak This Person Does Not Exist, czyli sztuczne tworzenie twarzy ludzi, którzy nie istnieją, ale to jest temat na zupełnie inny wątek, którego dzisiaj nie będę poruszała. W każdym razie ta technologia, tak jak powiedziałam, ona ma bardzo wiele plusów. Przede wszystkim jest potrzebna i bardzo przydatna na poziomie państwowym. Umożliwia bardzo szybkie wyszukiwanie przestępców, czy osób poszukiwanych, osób zaginionych, ale jest też bardzo przydatna, bardzo wygodna w takim naszym codziennym funkcjonowaniu. Mianowicie za pomocą technologii rozpoznawania twarzy możemy się logować do komputera, do naszego telefonu, możemy się logować w miejscu pracy zamiast korzystania z jakichś specjalnych kart. Jest stosowana w bankowości, gdzie uniemożliwia na przykład dokonywanie fraudów, jesteśmy bardzo łatwo zidentyfikowani. Przyspiesza też, bardzo dobrze funkcjonuje w retailu, w zakupach. Takie rozwiązania jak na przykład Amazon Go, które oparte jest na całkowitej automatyzacji, one też wykorzystują tę technologię rozpoznawania twarzy. Dzięki temu możemy wejść do sklepu, zrobić zakupy i tak naprawdę wyjść, teoretycznie nie płacąc fizycznie. Jest ona też wykorzystywana do poprawiania usług, do personalizacji. Na przykład w sklepach możemy sobie wyobrazić, że podchodzi do Państwa jakaś osoba, która jest osobą na przykład VIP i jesteście łatwo w stanie rozpoznać jej tożsamość, czy na przykład jej pochodzenie i dopasować swoją usługę do tego, kim ona jest. Także wykorzystywana jest w medycynie do rozpoznawania niektórych chorób. Ale wiemy też to, że współczesne technologie, tak zwane emerging technologies, czyli technologie rozwijające się, to są zawsze technologie dual use, czyli technologie podwójnego użycia. Co to oznacza? Że dana technologia rozwiązuje jeden problem i generuje kolejny. I pojawia się pytanie, czy ta technologia
generuje problemy. I dzisiaj odpowiadam Państwu tak, tych problemów jest całkiem sporo, powiem tylko o kilku. Pierwsza rzecz to są kontrowersje związane z pozyskiwaniem danych. To jest technologia, która opiera się o sztuczną inteligencję. My doskonale wiemy, jak działa sztuczna inteligencja. Żeby sztuczna inteligencja dobrze działała, musi mieć ogromne ilości danych. Tutaj tymi danymi są nasze twarze. I pojawia się pytanie, skąd mamy brać zdjęcia twarzy ludzi, żebyśmy trenowali algorytmy. No więc z jednej strony robimy to oficjalnie, czyli istnieją pewne oficjalne, bardzo duże zresztą, mniejsze i większe bazy danych, z których korzystają naukowcy rozwijający tę technologię. To są na przykład zdjęcia ludzi z kamer przemysłowych, wiemy, że kamery przemysłowe są tak naprawdę wszędzie. To są zdjęcia studentów, to są zdjęcia ochotników, którzy zgłaszają się do tego, żeby wykorzystywać ich twarz do trenowania algorytmów. Ale zdarzają się też kwestie związane z wyzyskiem mniejszości czy grup nieuprzywilejowanych. 3 lata temu, w 2019 roku, bardzo głośno było o akcji, którą zrealizował Google w Stanach Zjednoczonych. Chcieli pozyskać bazę twarzy ludzi czarnoskórych. Wiadomo, że takie bazy jest trudniej zdobyć. W związku z tym przeprowadzili kampanię w kilku miastach Stanów Zjednoczonych, która tak naprawdę była targetowana do ludzi w kryzysie bezdomności. I tym osobom oferowano kartę Starbucksa za $5 za to, że te osoby pozwoliły zeskanować swoją twarz. Nie mówię tutaj już o tym, co dzieje się w Chinach, gdzie drastycznie łamane są prawa człowieka w kontekście społeczności i mniejszości etnicznej Ujgurów, gdzie następnie te osoby są za pomocą technologii rozpoznawania twarzy identyfikowane i eksterminowane. Ale tak naprawdę najwięcej danych zapewniamy my sami. To są wszystkie zdjęcia, które my wrzucamy do mediów społecznościowych. Nasze zdjęcia i bardzo często zdjęcia naszych dzieci. Zdjęcia naszych dzieci zupełnie nieświadomych. Dzieci, które jeszcze na przykład są w naszym brzuchu, albo dzieci, które mają 2 lata, 3 lata, 5 lat. I nawet jeśli dbamy o swoją prywatność, to zobaczcie Państwo, że istnieją w social mediach takie rozwiązania, które uniemożliwiają nam wyłączenie pewnych zdjęć z ustawień prywatności, czyli istnieją pewne zdjęcia, które są zawsze publiczne. Przyjrzyjcie się Państwo na przykład temu, jak wygląda Wasze zdjęcie profilowe na Instagramie, czy Wasze zdjęcie profilowe na Facebooku, czy Wasze cover foto na Facebooku. To są zdjęcia, które są zawsze publiczne. Tych zdjęć nie jesteście w stanie wyłączyć z ustawień prywatności. Nic więc dziwnego, że to narzędzie, o którym mówiłam na samym początku, to narzędzie Clearview AI, które pozyskuje dane z social mediów wbrew zgodzie i wbrew wiedzy użytkowników, ma aktualnie największą bazę danych zdjęć ludzkich twarzy. Jeżeli Państwo spojrzycie na ten wykres, to widzicie, że FBI posiada, to są dane na koniec 2021 roku, FBI posiada w swojej bazie ponad 400 milionów zdjęć twarzy ludzi. Clearview AI posiada oficjalnie 3 miliardy zdjęć twarzy ludzi. Nieoficjalnie ta liczba aktualnie wzrosła do 10 miliardów, a ich plan do końca tego roku jest 100 miliardów. I mówią wprost, że chcą mieć w swojej bazie zdjęcie każdego człowieka, który istnieje na Ziemi. To był pierwszy problem. Pozyskiwanie danych, często nieetyczne pozyskiwanie naszych twarzy. Druga rzecz to jest niedokładność tej technologii. Istnieje coś takiego jak ryzyko fałszywej identyfikacji pozytywnej. Chodzi o to, że jeżeli to narzędzie wykorzystywane jest do identyfikacji przestępców, to ktoś może być uznany za przestępcę, czy rozpoznany jako przestępca, mimo że nim nie jest. I taka sytuacja, takie sytuacje wielokrotnie zdarzały się w Stanach Zjednoczonych ze względu na to, że tak jak powiedziałam, ta technologia zdecydowanie gorzej działa, czyli jest mniej precyzyjna w przypadku każdej innej osoby niż biały mężczyzna. Niestety tak jest. Czyli gorzej działa w przypadku osób o ciemnej karnacji, w przypadku osób czarnoskórych, w przypadku kobiet i w przypadku młodych, ludzi. Trzeci problem to jest utrata anonimowości. Dzisiaj, kiedy jesteśmy w miejscu publicznym, to do momentu, do kiedy na kogoś znajomego nie wpadniemy, to tak naprawdę jesteśmy anonimowi. Nikt nas nie zna, nikt nie wie, kim naprawdę jesteśmy. Widzi naszą twarz, ale nie wie, kim jesteśmy. Natomiast jeżeli technologia rozpoznawania twarzy real time, czyli bo teraz jesteśmy stale śledzeni przez kamery przemysłowe, ale nie zawsze te kamery mają, głównie w Chinach mają tę technologię rozpoznawania naszych twarzy real time, w Europie to się jeszcze nie dzieje i zaraz powiem, dlaczego jeszcze,
W każdym razie, jeżeli zostanie ta technologia rozpoznawania twarzy w czasie rzeczywistym wdrożona do tych kamer, które nawet dzisiaj istnieje, stanie się tak, że w miejscach publicznych całkowicie przestaniemy być anonimowi. Wyobraźcie sobie Państwo, że wychodzicie ze swojego domu i po drodze mijacie kamery. I kamery widzą, że idziecie do sklepu, że idziecie do sąsiadki, że idziecie do lekarza, że idziecie na protest, czy w jakiekolwiek inne miejsce. Przestajecie być całkowicie anonimowi. Co więcej, dzięki tej technologii będziemy mogli też śledzić siebie nawzajem. Dzisiaj istnieją już takie rozwiązania jak PIM Eyes. To jest teoretycznie narzędzie, które pozwala nam sprawdzać, gdzie się pojawiają nasze własne zdjęcia. Czy na przykład ktoś nie wrzuca mojego zdjęcia na strony pornograficzne. Natomiast każdy z nas może wykorzystać to narzędzie po to, żeby sprawdzić inną osobę. Wyobraźmy sobie, że mam 18 lat, idę i mijam fajną dziewczynę albo fajnego chłopaka, który mi się podoba, robię zdjęcie jego twarzy, wrzucam do tego systemu i następnie dostaję informację, kim ta osoba jest. Albo dzisiaj jadę samochodem, ostatnio w Trójmieście jechałam samochodem i wyprzedzał mnie po pasie zieleni inny samochód. Kierowca, który po prostu złamał wszystkie przepisy. Nie wiedziałam, kim on jest, mogłam tylko sprawdzić jego tablicę rejestracyjną. Ale korzystając z tego narzędzia, wystarczyłoby, że zrobiłam mu zdjęcie jego twarzy i byłabym w stanie sprawdzić jego tożsamość. Kolejny problem z tą technologią to jest uprzedmiotowienie. Nagle stajemy się zbiorem danych. Nagle jesteśmy jako ludzie zredukowani do części naszego ciała. Bo ja dzisiaj mówię o rozpoznawaniu twarzy, ale musimy pamiętać, że biometryczna identyfikacja ludzi to jest rozpoznawanie kształtu naszego ucha, wielkości naszych oczu, geometrii naszych palców, geometrii dłoni. To jest rozpoznanie naszego głosu, rozpoznanie naszego chodu. Ja dzisiaj Anię Orską poznałam od tyłu, że szła właśnie po jej chodzie, bo każdy chód dla nas jest indywidualny. Po naszym głosie, po zapachu. I to w ogóle jest bardzo niepokojąca koncepcja, że nagle mamy maszyny, które nas stale analizują, które nas stale obserwują i na podstawie tych analiz decydują, kim my jesteśmy, jacy jesteśmy, i czego potrzebujemy. I następnie na tej podstawie oferują nam produkty albo dostęp do usług. Albo mówią, to jest usługa dla ciebie, albo mówią, nie, to jest usługa nie dla ciebie, ty z niej nie możesz skorzystać. Czyli na przykład wyobraźmy sobie, że na podstawie automatycznego rozpoznania naszej płci, co się zresztą już dzieje, proponowane mi są tylko konkretne oferty pracy. Tylko dla kobiet. Ofert, które są pokazywane mężczyznom, ja nie będę widziała. Na podstawie na przykład rozpoznania naszego wieku, to też są takie rozwiązania, które są stosowane w Chinach, zostało ostatnio wprowadzone rozwiązanie Nightwatch, które polega na tym, Chiny chcą walczyć z uzależnieniem młodych ludzi od gier komputerowych. W związku z tym wprowadzili rozwiązanie, które nazywa się Nightwatch, które opiera się na automatycznym rozpoznawaniu twarzy, które działa w ten sposób, że jeżeli ja o godzinie między 22 wieczorem a 6 rano loguję się do gry komputerowej, system skanuje moją twarz i jeżeli wskazuje, że mam poniżej 18 roku życia, mówi przykro mi. Dzisiaj nie będziesz grała o tej porze i wyłącza grę. Albo na podstawie intonacji naszego zachowania pracodawca może ocenić automatycznie, czy jesteśmy pracownikiem, który może w tej firmie pracować. No i wreszcie ta technologia zmienia zachowanie ludzi. My doskonale wiemy i z badań, i z naszego własnego doświadczenia, że kiedy jesteśmy obserwowani, zachowujemy się zupełnie inaczej, zaczynamy się autocenzurować. I wtedy zaczynamy też traktować siebie nawzajem jak podejrzani, jak podejrzanych i następuje całkowita eliminacja naszej prywatności. I tutaj chciałam bardzo krótko Państwu powiedzieć jedną anegdotę. W zeszłym tygodniu, to mam teraz taki tour, bardzo dużo jeżdżę i w zeszłym tygodniu przyjechałam do domu, weszłam do wanny i w wannie korzystałam z telefonu. I na to weszła moja prawie 11-letnia córka, która nie ma swojego telefonu i która nie korzysta z mediów społecznościowych, ponieważ jeszcze jest poniżej 13 roku życia. I wchodzi do mnie do łazienki, ja leżę w wannie z telefonem i ona do mnie mówi, mamo, a nie boisz się leżeć w wannie z telefonem? A ja mówię, a dlaczego, że ten telefon mi wpadnie do wody? Ona mówi, nie, bo ktoś cię może podglądać. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, ja mam pełne prawo w swoim własnym domu, w swojej własnej łazience, w swojej własnej wannie i ze swoim własnym telefonem mam pełne prawo leżeć i nie martwić się tym, czy ktoś mnie obserwuje.
a jedna taka myśl zaczyna nam gdzieś z tyłu głowy się pojawiać. Dlaczego? Dlatego, że żyjemy dziś w świecie, który opiera się o masową inwigilację, o masową i wielowymiarową inwigilację. I ta inwigilacja jest na poziomie pionowym, czyli mamy pewną grupę ludzi, którzy nas obserwują, tak jak w kamerach CCTV. Są jacyś obserwowani, obserwujący i na dole ci obserwowani. Ci obserwujący mają większe prawa, są mniej obserwowani niż ci na dole. Mamy inwigilację poziomą, horyzontalną, czyli my wszyscy nawzajem siebie obserwujemy. Na przykład podglądamy siebie w mediach społecznościowych. I mamy też inwigilację tak zwaną uczestniczącą. Kiedy my, ja na przykład sama też to robię, korzystając ze smartwatchy czy innych urządzeń ubieralnych, cały czas analizuję swoje parametry, ile kalorii spalam, ile spałam i tak dalej, i robię to po to, żeby dostawać lepsze, personalizowane usługi. W rzeczywistości chodzi o to, żeby więcej produktów mi sprzedać. Ale to jeszcze nie jest koniec, bo tak naprawdę, jeżeli spojrzymy sobie na całą koncepcję posthumanizmu, o której dzisiaj jest bardzo dużo, będziemy dzisiaj pewnie jeszcze rozmawiać, bo podczas kongresu rozmawiamy o sztucznej inteligencji, czyli koncepcja, która opiera się na połączeniu człowieka z maszyną, tak naprawdę cała ta koncepcja opiera się na koncepcji inwigilacji. Przestajemy my sami być śledzeni, nasze twarze i nasze ciała, ale zaczynają być też śledzone nasze myśli. I znowu nam się sprzedaje to, głównie o tym mówi Elon Musk w ramach swojej koncepcji Neuralink, że to wpłynie na rozwój ludzkiego gatunku. Że dzięki połączeniu człowieka i maszyny my będziemy w stanie pokonać sztuczną inteligencję, zanim ona pokona nas. Że staniemy się bardziej moralni, bardziej produktywni, że po prostu staniemy się lepsi. I łatwo nas do tego przekonać, bo tak naprawdę od ponad 20 lat, krok po kroku, my oddajemy naszą prywatność. Od ponad 20 lat, dlatego że 20 lat temu, w 2001 roku, mieliśmy atak na World Trade Center. Potem zaczął wchodzić internet, cała algorytmizacja. Teraz mieliśmy pandemię, teraz wojnę. Czyli żyjemy tak naprawdę stale w kulturze strachu. I za cenę naszego bezpieczeństwa oddajemy naszą prywatność, a oddając naszą prywatność, oddajemy też naszą wolność. Ale na szczęście nie jest tak źle, bo aktualnie w Europie trwają prace nad aktem dotyczącym sztucznej inteligencji. To jest pierwsze prawo w Europie, pierwsze prawo w ogóle na świecie, które będzie regulowało wykorzystanie sztucznej inteligencji. Kiedy te przepisy zostaną przyjęte, tak naprawdę one będą określały, w jaki sposób setki milionów ludzi będą nadzorowani w najbliższych dekadach. Część poprawek została już wprowadzona, w zeszłym tygodniu zostały opublikowane. Nowe poprawki mają być wprowadzone do 18 maja, czyli mamy tydzień na naniesienie poprawek. Jeżeli zobaczycie Państwo na to, co mówią organizacje pozarządowe, to wszystkie organizacje pozarządowe wskazują na wprowadzenie do tego aktu całkowitego zakazu biometrycznej inwigilacji, w tym rozpoznawania twarzy w miejscach publicznych i przez instytucje czy firmy prywatne. To oznacza, że jeżeli to prawo wejdzie, nie będziemy mogli korzystać z rozpoznawania twarzy w naszych telefonach, i między innymi na lotniskach. I pojawia się pytanie, czy za cenę naszej wygody, czy jesteśmy w stanie zrezygnować z naszej wygody na rzecz ochrony naszej prywatności. I problem tylko polega na tym, że ta dyskusja znowu toczy się na poziomie regulacyjno-prawnym i na poziomie spółek technologicznych, które mają w tym swój interes. Jest zbyt małe uczestnictwo w tej dyskusji społeczeństwa. To jest tak jak z prądem. Prąd jest technologią, którą mamy od 150 lat. Jest to technologia absolutnie uregulowana. My dokładnie wiemy, jakie ma być napięcie w gniazdkach, że tam muszą być specjalne pokrywki, jeżeli to jest, mamy gniazdko w łazience, etc., etc. Ale jeżeli sami nie będziemy wiedzieli, jak z tego prądu korzystać, że nie wolno wkładać palca do kontaktu, to regulacja nam nie pomoże. To, co jest potrzebne, potrzebna jest nam edukacja i świadomość. A potrzebna jest nam dlatego, że rozwój technologii rozpoznawania twarzy i w ogóle biometrycznego rozpoznawania człowieka, to tak naprawdę to są pytania o naszą prywatność. To są pytania o naszą tożsamość. To są pytania o prawa człowieka. To są pytania o to, kim my jesteśmy i na jakiej podstawie chcemy być rozpoznawani. Czy tylko na podstawie zewnętrznych atrybutów, czyli koloru naszej skóry, płci, wysokości, kształtu oczu czy kształtu ucha i w ten sposób przyporządkowywani do katalogów, czy raczej chcemy być traktowani i przede wszystkim widziani jako całość, jako ludzie, którzy mają swoje doświadczenia, swoje historie, swoje przeżycia.
I to, co jest nam dzisiaj potrzebne, to jest szeroka dyskusja na ten temat. Szeroka dyskusja w naszych domach, na spotkaniach sąsiedzkich, na konferencjach i w firmach. I wierzę, że Impact jest dobrym miejscem, żebyśmy mogli taką dyskusję rozpocząć. Dziękuję bardzo.